Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na odcinek specjalny, odcinek wyjątkowy, ponieważ współtworzony ze wspaniałymi gościniami. W tym odcinku moje gościnie i ja będziemy Wam opowiadać o najlepszych książkach, jakie udało nam się przeczytać w 2021 roku. Nie będą to koniecznie książki, które właśnie w tym roku zostały wydane, natomiast takie, które uznałyśmy za te top of the top minionego roku. Tak więc wracamy jeszcze na chwilkę do podsumowań właśnie takich końcoworocznych, natomiast jest to absolutnie ostatni film nawiązujący do 2021 roku, który na moim kanale się pojawia. Ale myślę, że będzie ciekawy, ponieważ gusty osób, które zaprosiłam do udziału w tym filmie, są naprawdę bardzo różne i są to naprawdę bardzo różnorodne książki. Ja o swoich oczywiście opowiadałam już w osobnym filmie, które gdzieś tutaj nad moją głową Wam podlinkuję, ale też na sam koniec tego filmu opowiem o takim moim top 3 najlepszych książek, które sama przeczytałam w minionym roku. Natomiast teraz już oddaję głos moim gościniom, także zapraszam do dalszego oglądania. No cześć, dzień dobry, tutaj Marta z kanału Do Góry Książkami, witam się z Wami bardzo serdecznie i na wstępie bardzo chciałabym podziękować mojej imienniczce Marcie za zaproszenie do tego filmu, bo słuchajcie, nie ma nic lepszego niż mówienie o swoich ukochanych książkach, ale z racji tego, że mam ograniczony czas antenowy, a ja jestem straszną paplą, to od razu przejdźmy do rzeczy. Chciałabym wykorzystać te swoje 5 minut tutaj i pokazać Wam moje ukochane książki z 2021 roku, ale chciałabym też skupić się na tych, które niestety są troszkę niedocenione w sferze Bookstagrama i Booktube'a, niestety, ja nad tym bardzo ubolewam. I pierwszą z nich, której tutaj nie mogło zabraknąć, jest Historia przemocy Edwarda Lewisa, która ukazała się w Polsce dzięki wydawnictwu Pauza. Notabene jest to jedno z moich ukochanych wydawnictw. I na wstępie chciałabym też zaznaczyć, że jest to historia autobiograficzna. Mamy tutaj historię chłopaka, który pada ofiarą gwałtu, więc tutaj od razu trigger warning, nie będzie to książka dla każdego, ale jest ona niesamowicie ważna. Już poza samym tym zajściem, jakie tutaj ma miejsce, i poza tą przemocą, nasz główny bohater boryka się z ogromnym niezrozumieniem ze strony społeczeństwa, ponieważ jest też on osobą homoseksualną. Absolutnie nie uzyskuje żadnej pomocy od swoich bliskich ani wsparcia. Nie uzyskuje pomocy ani wsparcia od swoich bliskich, od służb ratunkowych, czyli osób, które powinny być tam dla niego i służyć mu właśnie tym wsparciem. Nasz główny bohater jest już tak bardzo zmęczony powtarzaniem tej historii, że po prostu, bo go to boli za każdym razem, kiedy on musi do tego wracać, więc on się poddaje i pozwala swojej siostrze przekazać tę historię dalej. Mamy tutaj też historię z perspektywy chociażby pielęgniarki, wielu innych osób i każdy troszeczkę ją koloryzuje, przedstawia na swój sposób, ale jest tutaj jeden głośny przekaz, a jest nim to, że chłopak sam jest sobie winien. Absolutnie takie rzeczy nie powinny być miejsca. Ja, gdy myślami wracam do tej książki, mam ogromne ciary. Jest tutaj jedna rzecz, która z początku bardzo mi się nie podobała i ja nie jestem fanką takich rozwiązań, a mianowicie jest to taka fragmentaryczna i poszarpana narracja. Mi się ciężko takie rzeczy czyta, ale powiem Wam, że w tym wypadku to nie mogła być żadna inna narracja, żaden inny sposób opowiedzenia tej historii, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby takie zajście i takie wydarzenie były opisane w bardzo taki gładki i przyjemny sposób. Nie, tutaj tego nie ma. I uważam właśnie, że ta forma przedstawienia tej historii robi tutaj robotę i dlatego dla mnie to jest 5 na 5 gwiazdek, mimo bardzo trudnej tematyki. Jeżeli czujecie się na siłach, żeby zapoznać się z tą historią, to ja Wam gorąco polecam. Zresztą polecam Wam pozostałe książki tego autora. Kolejną książką będzie Pieśń koguta Wiktora Fischla. Cieniutka książka, która opowiada o losach doktora, który jest już troszeczkę u schyłku swojego życia. Mamy tutaj dużo przemyśleń na temat przemijania i tym podobne. Nasz doktor mieszka na wsi i widzimy tą właśnie wiejską sielankę. Niestety on jest troszeczkę takim pesymistą i widzi świat troszkę w ciemniejszych barwach, ale on ma też swoje alter ego, czyli tytułowego koguta imieniem Pedro. I Pedro tutaj bardzo często pokazuje naszemu głównemu bohaterowi, że szklanka jest częściej do połowy pełna niż pusta i że gdy słońce wstaje każdego dnia, to jest taki mały cud. Więc jeżeli potrzebujecie właśnie teraz takiego Pedro na swoim ramieniu, który Was poklepi i powie, że hej, wszystko będzie dobrze, to książka będzie dla Was. Mimo tego, że ona jest właśnie momentami bardzo melancholijna,
to jednak jest taka ciepła, otulająca i niosąca nadzieję na lepsze jutro, więc ja Wam bardzo, bardzo polecam i myślę, że jeszcze zdążę Wam wcisnąć tutaj jedną książkę, która bardzo podzieliła strefę czytelniczą na dwa obozy, na love i hate. Ja oczywiście jestem w tym pierwszym, a mowa tutaj o normalnych ludziach, Sally Rooney. Dlaczego właśnie ta książka? Słuchajcie, chciałabym Wam powiedzieć, że mimo tego, że tutaj motywem przewodnim, najbardziej znienawidzonym chyba przez wszystkich czytelników, jest brak komunikacji. Czyli są kłótnie, problemy i wystarczyłaby jedna rozmowa, żeby te wszystkie problemy rozwiązać. Ale dla niektórych taka rozmowa to jest taki magiczny sposób i to nie jest łatwa rzecz do osiągnięcia. Ja wiem, że wiele osób tego nie lubi, ale to jest normalne. Tak też bywa w życiu, że nie każdy potrafi rozmawiać, nie każdy potrafi podjąć jakąś tą konwersację na temat swoich uczuć, emocji i przedstawić to, co by chciał, a to, czego by nie chciał. I właśnie ta książka doskonale obnaża problemy, myślę, XXI wieku, bo to są historie bardzo współczesne. I to, jak ta komunikacja powoli jakby traci na wartości i my gdzieś tam przestajemy powoli umieć rozmawiać ze sobą. Tutaj jest historia Connella i Marianne, dwójki nastolatków, którzy jakby są ze sobą i nie są, my podążamy ich śladami aż do studiów. Jest to bardzo normalna książka, tutaj nie ma się co rozwodzić, ona jest bardzo normalna, jednak mnie bardzo chwyciła za serce właśnie tą swoją normalnością, prawdziwością i naturalnością. Poza tym uważam, że styl Sally Rooney jest wybitny. Dla mnie to jest uczta literacka, kiedy ja czytam, kiedy czytałam tę książkę, nie bez powodu zaopatrzyłam się już w dwie kolejne i nie mogę się doczekać, aż zacznę je czytać. Także tutaj też mamy troszkę różnice społeczne na zasadzie kast społecznych, więc to jest też bardzo ciekawe zjawisko i autorka bardzo ładnie je przedstawiła tutaj. Także ja Wam bardzo gorąco polecam te trzy książki ode mnie. One są dosyć krótkie, ale mimo swojej właśnie formy i tego, że są krótkie, mają w sobie ogrom bardzo wartościowych i ważnych treści. Także ja Wam gorąco polecam. Marcie, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i teraz lecę zapoznać się z pozostałymi polecajkami. Życzę Wam fantastic dnia. Pa, pa. Cześć, tu Magda z kanału Getbooki. Bardzo dziękuję Marcie za zaproszenie i możliwość pokazania Wam tu moich najlepszych książek 2021 roku. Ogólnie miałam dość duży problem, żeby wybrać tylko dwie, które Wam tu pokażę, ponieważ już przy 10 miałam problem, a co dopiero jeszcze to skrócić. Więc wybrałam jedną, która okazała się najlepszą książką w ogóle 2021 roku, jak i myślę, jedną z najważniejszych książek życia. I też drugą, która może nie była taka, wiecie, w top 3, była w tym top 10, ale może nie w top 3, ale jakoś tak bardzo mocno na mnie wpłynęła i na pewno zostanie ze mną na długo i dała mi najwięcej emocji, więc tymi dwoma tutaj się z Wami dzisiaj podzielę. Tą najlepszą, najlepszą, o której trąbię wszędzie już, jest Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. Tak naprawdę tutaj w tej książce narrator prowadzi monolog, ponieważ do jego sklepu przychodzi jakiś mężczyzna i on zaczyna temu mężczyźnie opowiadać o swoim życiu. I jest to taka bardzo długa opowieść, przechodząca przez różne okresy, przez różne wydarzenia. Ta książka jest bardzo życiowa, bardzo taka melancholijna. W żaden sposób nie jest nachalna i brutalna, ale uderzyła mnie swoją treścią tak czy siak. Wiesław Myśliwski pisze tu o takich przyziemnych rzeczach tak naprawdę, rzeczach, które mogą się wydarzyć w życiu każdego z nas, ale robi to w tak piękny sposób, że ja byłam oczarowana dosłownie każdym zdaniem. Uważam, że ta książka to jest arcydzieło. Oczywiście mamy tu, wiecie, różne anegdoty, różne jakieś metafory, trochę takich filozoficznych sformułowań, ale to wszystko nie jest przegadane. I z drugiej strony też nie jest nudne. Chociaż wydaje mi się, że niektóre osoby mogą odłożyć tę książkę przez to, że ona jest, idzie w takim jednostajnym tempie, ale jeśli lubicie takie życiowe po prostu historie, to myślę, że ta książka będzie dla Was, bo jest naprawdę czymś niesamowitym. I druga książka to ta, która wzbudziła, myślę, we mnie masę emocji. Jest to Bez matek Miry Marcinów. Książka opowiadająca tak naprawdę o miłości matki i córki. Miłości dość nierównej, skomplikowanej, niekiedy toksycznej,
miłości, gdzie córka dawała z siebie naprawdę wszystko, a matka niekiedy nie spełniała dobrze tej roli mamy. Uważam, że w tej prozie Mira Marcinów oddała idealnie emocje, które dziecko może czuć do rodzica, szczególnie córka do matki, gdzie ta więź jest zawsze jakoś taka no dość intymna i mocna. Po prostu ta książka jest przepełniona emocjami i taką smutną miłością, którą czujecie na każdej stronie. Miłością bardzo taką nieidealną i nierówną. Ja też nie potrafiłam do końca utożsamić się z wydarzeniami w tej książce, bo ja sama mam dobry kontakt z moją mamą, ale potrafiłam utożsamić się właśnie z tą bezgraniczną miłością, która była przedstawiona w tej książce, która była przedstawiona tu naprawdę świetnie. Bardzo Wam polecam. Uważam, że to jest książka dla każdego, oczywiście dojrzałego czytelnika, bo to jest bardzo ciężka proza, ale jeśli czujecie się gotowi, to myślę, że warto, bo mocno otwiera oczy i sprawia, że może na relacje z rodzicem spojrzycie troszkę z innej strony. Więc tak, trochę takie ciężkie i życiowe książki, ale takie lubię najbardziej chyba. Mam nadzieję, że sięgniecie po nie z mojego polecenia, bo myślę, że warto. Mam nadzieję, że Wy też przeczytaliście coś fajnego w zeszłym roku. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Cześć! Cześć, jestem Zuza z kanału Zaksiążkowane i bardzo po pierwsze dziękuję Marcie, że chciała mnie tutaj zaprosić do tego filmu. Bardzo się cieszę, że będę mogła Wam opowiadać przez krótką chwilę o moich ulubionych książkach 2021 roku, bo takie dostałam zadanie. Niestety bez stoli, ale z racji remontu u mnie w domu rodzinnym ostatnio nie nagrywałyśmy filmów na siedząco, więc teraz też nie miałyśmy takiej możliwości, ale mam nadzieję, że i tak Wam będę w stanie polecić coś ciekawego. I może zacznę od Blizny, książka wydawnictwa poznańskiego z serii skandynawskiej, która zdecydowanie zrobiła na mnie ogromne wrażenie w zeszłym roku. Jest bardzo smutna, bardzo przejmująca o mężczyźnie, który postanawia, że wyjedzie do innego kraju, żeby tam popełnić samobójstwo, bo nie chce już kontynuować dalej takiego życia, jakie prowadzi. Nie chce też swojej rodzinie sprawiać przykrości, dlatego nie chce tego robić u siebie. I my tak naprawdę podążamy za bohaterem, który powoli zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, co tak naprawdę oznacza życie, z tego, co w nim jest ważne, a co nie. Ale równocześnie jest to absolutnie rozpaczliwa książka, po prostu głos człowieka, który jest, ma takie poczucie absolutnego niezrozumienia i też samotności. Ja bardzo lubię książki, w których jest ten motyw samotności i ta zdecydowanie w świetny sposób go eksploruje. I jeszcze w tym temacie, gdzieś tam zostając, mam tutaj książki autorstwa Teres Bowman. Wiem, że Marta też bardzo lubisz tą autorkę. Ja jestem nią zachwycona i to było odkrycie zeszłego roku dla mnie. Moja ulubiona to ta druga, bo ona bardziej gdzieś tam rezonowała z moim odbiorem pewnych rzeczy. Natomiast Utonęła zasługuje również na wspomnienie, bo to są książki bardzo specyficzne. One na pewno wielu osobom się nie spodobają. Przede wszystkim dlatego, że główna bohaterka w obu tych książkach jest postacią nielubianą. To znaczy my mamy jej nie lubić. Ona jest negatywną bohaterką i tak też my ją odbieramy, więc dużo osób się na pewno od tej książki odbije, ale ona również bije na kilometry swoją samotnością, która nie jest taką oczywistą samotnością, smutkiem. W książce Utonęła mamy również bardzo interesujące opisy przyrody, które są tak dobre, że Wy się dosłownie czujecie jako czytelnicy, jakbyście byli w tej fabule książki, więc niesamowita rzecz. A z kolei w tej drugiej mamy dużo poruszonych tematów a propos świata, a propos społeczeństwa, które są bardzo niestandardowym spojrzeniem na rzeczywistość i naprawdę warto przeczytać i się nad tym chwilę zastanowić. Zmieniając zupełnie gatunek, mam dla Was jedną fantastykę. Może nie najlepsza, bo każdy będzie jakby nazywał najlepszą inną książkę, ale zdecydowanie moja ulubiona. Płonący Bóg Rebeki Kwang, trzeci tom Wojny Makowej. Ja tutaj daję trzeci tom, bo akurat przeczytałam go jego w zeszłym roku, ale tutaj cała trylogia to jest świetny kawał literatury fantastycznej. Dość mocno strategiczna w tym tomie, dość mocno polityczna, ale równocześnie jest tak skomplikowana, intensywna i opowiadająca o tak ciekawych przygodach, o tak fascynującej w ogóle historii. No ja jestem zachwycona tą serią. Szapoba dla autorki. Co prawda myślę, że też kilku osobom się na pewno ta książka nie spodoba, bo jednak specjalnie ten tom szczególnie nie jest on oczywisty, ale moim zdaniem jak najbardziej warto, jeżeli lubicie fantastykę, to na pewno będzie dla Was interesujące doświadczenie. I ostatnia książka to biografia, których ja praktycznie wcale nie czytam, więc fakt, że jakby znalazła się tutaj, jest dla mnie dość zaskakujący, ale
dla Was pewnie nie, bo myślę, że część z Was mnie zna, jest to biografia Mariny Abramowicz. Ostatnio nawet, właściwie wczoraj, przeglądałam ją jeszcze, bo mam w niej mnóstwo znaczników i otwierałam i przeglądałam te znaczniki i przypomniałam sobie, dlaczego ja w tej książce się absolutnie zakochałam i w samej Marinie. Jest to biografia, moim zdaniem, na tej płaszczyźnie książkowej bardzo dobra, ale no, ona jest mniej ważna. Tutaj chodzi o historię kobiety, o jej życiu, o jej rozumieniu sztuki, o jej rozumieniu świata. Niesamowita kobieta i ja jestem ogromnie zafascynowana tym, w jaki sposób ona odbiera świat, więc jeżeli lubicie się czasami trochę ponadziwić, ona też robiła mnóstwo kontrowersyjnych rzeczy i też no, jej życie nie było, wiecie, motylkowe, no to koniecznie musicie przeczytać biografię Mariny. Niezwykła, niezwykła kobieta. I to tyle z najlepszych książek, które mogłam Wam tutaj pokazać, przypomnieć o nich. Dziękuję bardzo jeszcze raz, Marta, że chciałaś mnie tutaj zaprosić. Mam nadzieję, że coś w moich poleceniach dla siebie znajdziecie. Ściskam Was i do zobaczenia na naszym kanale. Cześć Wam! Z tej strony Alex. Możecie kojarzyć mnie z Instagrama Alex and the Books. Możecie też mnie nie kojarzyć, dlatego się Wam tak przyjemnie tutaj przedstawiam. Zostałam poproszona o to, żeby trochę Wam przybliżyć jedną z moich ukochanych książek zeszłego roku, 2021. To znaczy ja sobie wybrałam jedną, bo uznałam, że lepiej skupić się na najlepszej z najlepszych. I taką najlepszą z najlepszych jest Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Bronte. Dlaczego wybrałam tą książkę? Zakochałam się w niej w sumie już od samego początku i tak naprawdę była to jedna z pierwszych książek, które przeczytałam w zeszłym roku. Dlaczego ona? Dlaczego stała się w ogóle książką mojego życia? Bo jest na absolutnym podium w ogóle książek w moim życiu ever. Jest jakby pierwsza. Chyba odnalazłam w niej trochę siebie, a na pewno odnalazłam w niej niezwykłą postać tytułowej bohaterki Jane, która tuła się przez życie i przez swoje dziwne losy, pozostając w zgodzie ze sobą, cały czas wierną sobie, nigdy nie ugina się pod naporem czyichś oczekiwań, czyichś jakichś wyobrażeń na jej temat, czy na temat kobiet w ogóle, w czasach, w których ona żyła. Jest buntowniczką i nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli ma w tym momencie obrazić swoją ciotkę i ją zwyzywać. Kto czytał ten wiek, kto nie czytał jeszcze, to jest to gdzieś na początku, warto się zapoznać, bo po prostu scena jest przekomiczna. Ale sama tułaczka, samo życie Jane wcale nie jest. Nie jest usłane różami, trudne, momentami poruszające i wzruszające sceny tego, jak musi wybierać pomiędzy tym, co mówi jej serce, a tym, co wymaga od niej społeczeństwo. I jak tylko ją poznacie, będziecie wiedzieli, że tak naprawdę wybór w jej przypadku zawsze jest jeden. Bo po prostu mnie w sobie rozkochała, jestem nią zauroczona. Już od pierwszej strony właściwie wiedziałam, że ta książka coś będzie dla mnie znaczyć. Czułam to głęboko w sobie. Towarzyszymy jej tak naprawdę w całym jej życiu, w momencie, w którym ją poznajemy. Jest sierotą, mieszka ze swoim wujostwem, którego nie cierpi, to z wzajemnością. Później towarzyszymy jej również w szkole, w takim ośrodku dla dziewcząt. Następnie w momencie, w którym podejmuje swoją pierwszą pracę, jest guwernantką w pewnym wielkim, wielkim domu w posiadłości. Poznajemy pana Rochestera. Jakby to jest tak po prostu postać w wielu odcieniach, w ogóle we wszystkich odcieniach szarości. Nie jest czarna ani biała. Jestem ciekawa, jak Wy go odbierzecie. Mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę. Jeśli macie ochotę w ogóle zacząć z klasykami, to uważam, że ona jest na początek idealna. Dzięki za wysłuchanie mnie i życzę Wam miłego słuchania innych gości. Cześć, z tej strony Sylwia, możecie mnie kojarzyć z Instagrama oraz z YouTube'a pod nazwą Teachbook. Dziękuję bardzo Marcie za zaproszenie mnie do tego odcinka. Dzisiaj opowiem Wam o dwóch książkach, które znalazły się w topce, jeśli chodzi o te najlepsze książki roku 2021. Wróć przed zmrokiem, to powieść grozy, pierwsza w moim dorobku czytelniczym i na pewno nie ostatnia. Pozycja to powieść o rodzinie, która pewnego dnia postanawia wprowadzić się do wiktoriańskiej posiadłości Banbury Hall. Wytrzymują tam jedynie 3 tygodnie. Ojciec naszej głównej bohaterki Maggie postanawia to wszystko opisać w książce, która staje się bestsellerem, a Maggie
wraca tam po 25 latach, żeby tę posiadłość odrestaurować i sprzedać. Kiedy mieszkała w tym domu, była dzieckiem, ona zupełnie nie pamięta wydarzeń z tamtego domu i nie wierzy w to wszystko, co ojciec opisał w książce. Autor napisał taką powieść, którą no po prostu nie dało się odłożyć. Klimat, klimat i jeszcze raz klimat. Kluczową rolę odgrywa tutaj narracja, gdzie życie naszej głównej bohaterki Maggie przeplata się z rozdziałami książki jej ojca. Napięcie tutaj jest stopniowane, kolejne tajemnice wychodzą na jaw, a my sami podczas lektury zaczynamy wierzyć w duchy. Dla mnie osobiście tutaj nie ma mowy o żadnej przewidywalności. Dla mnie tutaj nie było takich bohaterów, którzy by po prostu do tej książki nie pasowali. Tutaj wszystko, naprawdę wszystko do siebie pasowało. A zakończenie zwaliło mnie z nóg. Ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Z całego serca ją Wam polecam. Absolutnie nie bójcie się żadnych duchów. Owszem, będą takie momenty, gdzie będziecie bali się zasnąć. Natomiast książka zrobi na Was ogromne wrażenie i będziecie ją polecać wszystkim innym. I tą drugą książką jest reportaż Beze mnie jesteś nikim, przemoc w polskich domach. Jest to trzecia książka Jacka Hołba, którą przeczytałam i zrobiła na mnie jak zawsze niezwykłe wrażenie. No, zwykłe, niezwykłe, mamy tutaj skupienie się na ofiarach przemocy domowej, na sprawcach tej przemocy. Autor tutaj rozmawia z osobami, które pomagają ofiarom, czyli z psychoterapeutkami, psychoterapeutami, psychologami, psycholożkami, ale również oddaje głos funkcjonariuszom publicznym. Ten reportaż był dla mnie niezwykle emocjonalny. Ja tutaj co chwileczkę zaznaczałam pewne fragmenty, denerwowałam się, wkurzałam, miałam łzy w oczach. To książka, która nie owija w bawełnę, wykłada tą przemoc domową kawał na ławę. To książka, która powinna być must read dla osób, które studiują na przykład takie społeczne kierunki, ale również dla osób, no, które powinny cokolwiek wiedzieć o przemocy domowej. Pamiętajcie o tym, że powinniśmy reagować na przemoc, czy to dotyczy sąsiadki, czy dotyczy osoby nam bliskiej. Warto również wiedzieć o tym, że przemoc karmi się milczeniem i zawsze powinniśmy reagować. Z całego serca zachęcam Was, żebyście sobie ten reportaż zapisali i go przeczytali. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu zachęciłam Was do sięgnięcia po Wróć przed zmrokiem czy reportaż Hołuba Beze mnie jesteś nikim. Marta, jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Hej kochani, witajcie tym razem nie na naszym kanale. Jesteśmy dzisiaj gościnnie u Marty, żeby opowiedzieć trochę o najlepszych książkach roku 2021. Nie o wszystkich, bo to zajęłoby nam prawdopodobnie cały czas antenowy, a mamy tylko 5 mniej więcej minut. W związku z czym wybrałyśmy 3 książki, o których dzisiaj Wam opowiemy pokrótce, żeby może Was przy okazji zachęcić. Konor przyszedł jeszcze, tak, żeby się z Wami przywitać, bo może nie znacie Konora, więc to jest Konor. Więc o 3 książkach, które podbiły nasze serducha w zeszłym roku. Tak, tutaj mamy gigantyczne spoiler, ponieważ widzicie ten niebieski grzbiet, a niebieski grzbiet nie może oznaczać nic innego jak Niewidzialne życie Adi Larru, czyli jeden z naszych patronatów, książka, która w ogóle była chyba największą premią zeszłego roku, książka, na którą wszyscy czekali od bardzo wielu lat, książka ta była hype'owana przez też samą autorkę, która wspominała, że pisała ją wiele, wiele lat i rzeczywiście widać to, że ta książka zajęła tak dużo czasu i ten czas się zdecydowanie opłacił. Jest to historia monumentalna, przeogromna, przepiękna, napisana z największą po prostu dbałością o szczegóły i o to, żeby nas, czytelników, zniszczyć. Najbardziej jak się tylko da, bo to akurat Szław zawsze dobrze wychodzi. Tak, ale widać w tej książce, że rzeczywiście to jest taka historia bardzo bliska autorce, że ona ma jakąś taką iskrę w sobie, której te inne powieści nie mają, ale tak, to właśnie wynika może dlatego, że Adi Larru jest dla Wiktorii Szław książką szczególną i ona sama o tym opowiada i cały ten sukces i w ogóle sam fakt, że wydała w końcu tę powieść po tylu latach, było dla niej bardzo niezwykłe. I całość generalnie inspirowana jest mitem faustowskim i znajdziecie tutaj bardzo dużo odniesień do literatury klasycznej, do takich tradycyjnych tropów literackich. Aż Konor zmrużył oczy chyba, bo mu się podoba. W związku z czym to czytanie tej książki jest też przy okazji odszukiwaniem pewnych właśnie wątków, pewnych nawiązań, pewnych takich winków, które autorka tutaj w naszą stronę, wiecie, celuje. I jest to naprawdę przygoda wspaniała, wzruszająca i bardzo piękna. Tak, zdecydowanie.
Kona już się rwie, żebyśmy pokazały Wam kolejną książkę. Tym razem oczywiście też mówimy o wielkiej autorce. Autorce, która jest naprawdę wzorem dla młodych pisarzy takich jak my, czyli Samantha Shannon i Koniec maskarady. Fakt faktem jest to już kolejny tom z cyklu Czasu żniw. Więc tak tutaj Wam, wiecie, polecamy też tą książkę z takim linkiem, żebyście zaczęli w ogóle tą serię, jeżeli się jeszcze nad nią nie pochyliliście. Ponieważ to, jak Samantha Shannon z każdą kolejną książką się coraz bardziej rozwija i coraz bardziej doprowadza nas do stanu zawału i za każdym razem zadajemy sobie takie pytanie, czy Samantha Shannon potrafi napisać jeszcze coś lepszego niż ta książka? Ponownie tutaj przy Końcu maskarady oczywiście to pytanie powstało. Zobaczymy, co się wydarzy w tomie numer 5, ponieważ, no cóż, dzieje się i to ostro i naprawdę cykl Czasu żniw jest jednym z tak naprawdę najbardziej unikatowych, jeżeli tak się tak zastanowicie bardzo szeroko nad nurtem fantastyki. I jest to naprawdę autorka, nad którą warto się pochylać, którą warto obserwować, ponieważ myślę, że ma jeszcze wiele ciekawych rzeczy do pokazania i do powiedzenia. Tak, no ten tom jest na pewno szczególny tym razem, na razie przynajmniej jest naszym ulubionym, ale tak jak Marta powiedziała, pewnie będzie tom numer 5, on będzie jeszcze lepszy niż swojej, niż poprzednicy. Nie oznacza to oczywiście, że poprzednie tomy Czasu żniw, czyli właśnie Czas żniw, Zakon mimów oraz Pieśń jutra, są książkami słabymi. Wręcz przeciwnie, ona absolutnie trzyma poziom i jednocześnie jakby cały czas jesteśmy w tej kategorii bardzo dobry i po prostu idziemy po stopniach jeszcze dalej, jeszcze wyżej. Tak. Dobrze. I co? I na koniec odkrycie. Tym razem mamy już trylogię, historię zakończoną, czyli Rebecca F. Kwang i jej wojna makowa. Tak, książka, która podbiła serducha bardzo, bardzo wielu czytelników. Tak, a żałuję, że nie mamy tego. A nie, tutaj też są. To jest lista nagród, które ta książka otrzymała i to są tylko niektóre z nich. Kwang, tak samo jak Schwab i Shannon, myślę, że są w tej takiej świętej triadzie. No razem z Wiktorem Schwab też przy okazji. No właśnie mówię, że Kwang, Schwab i Shannon to jest święta triada wybitnych pisarek, które dostarczają nam nie dosyć, że świetnej rozrywki, to jeszcze naprawdę fenomenalnej literatury na bardzo wysokim poziomie. To są takie autorki i właśnie Kwang się tutaj do nich też zalicza, które nie zawiodą Was, które cały czas odkrywają nowe rzeczy, piszą rzeczy ważne, ale też takie, które po prostu trafiają do Waszego serca i prędzej czy później Was zniszczą, no ale no takie jest po prostu, wiecie, czy taka jest część życia czytelnika i tak, jak chcecie dostać po wątrobie, to zdecydowanie u Rebecca F. Kwang. Tak, no Wojna makowa to jest na pewno taka książka ciężkiego kalibru, jest bardzo brutalna, jest tu dużo przemocy, jak sam tytuł wskazuje, no mowa jest o wojnie, tak? I każdy tom tak naprawdę skupia się na działaniach wojennych, na jej skutkach, na jej konsekwencjach. No i nasi bohaterowie, tak naprawdę głównie nasza główna bohaterka Rin, no jest wrzucona w sam środek właśnie tego wszystkiego, co dzieje się na kontynencie. Całość historii oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Rebecca F. Kwang ma no, bardzo szerokie zaplecze akademickie, w tym momencie chyba robi doktorat, o ile się nie mylę, z literatury chińskiej. I całość tej historii oparła o wydarzenia dwudziestowieczne, które doprowadziły do narodzin komunizmu właśnie w Chinach. W związku z czym tutaj, jeżeli znacie historię tamtego okresu, możecie znaleźć sporo nawiązań właśnie do na przykład konfliktów chińsko-japońskich, czy też chińsko-europejskich. Sporo tu jest takich smaczków, które można wyciągnąć, które wcale nie są takie oczywiste. Także no, mieliśmy bardzo mało czasu, więc staraliśmy się streszczać, tak, ale mamy nadzieję, że jeżeli nie sięgnęliście jeszcze po którąś z tych trzech książek, to troszeczkę Was zachęciłyśmy do tego, bo wszystkie trzy są warte Waszej uwagi. Oczywiście Koniec maskarady i Wojna makowa to są części serii, z kolei Niewidzialne życie Adlera to standalone, więc możecie ją sobie przeczytać od razu i macie pełen obraz historii Adli. Także dziękujemy pięknie Marcie za zaproszenie, było nam bardzo miło i mamy nadzieję, że cały ten film w ogóle dostarczy Wam mnóstwa czytelniczej inspiracji. Tak jak przed chwilką mogliście zobaczyć, zaprosiłam naprawdę cudowne dziewczyny do udziału w tym filmie. Bardzo, bardzo gorąco wszystkim dziękuję za to, że zgodziły się w ogóle tutaj wystąpić gościnnie na moim kanale. Naprawdę jestem Wam za to, dziewczyny, bardzo wdzięczna, że znalazłyście czas i zdecydowałyście się wysłać mi swój klip. Mam nadzieję, że będzie to takie fajne podsumowanie ulubionych książek na polskim BookTube, to znaczy tych książek, które twórcom na polskim BookTube najbardziej się podobały. Jeżeli chodzi o moje ulubione książki, to w ogóle chciałam tutaj podkreślić, że wiele z tych książek, o których już była mowa w tym filmie, ja też uwielbiam i naprawdę one znalazłyby się zdecydowanie w tym podsumowaniu, gdyby nie to, że po prostu czytałam je wcześniej. Taką książką jest na przykład wspomniana przez Alex Jane Eyre albo przez Zuzę ta druga. To są w ogóle jedne z moich ulubionych książek w życiu, ale też wiele innych książek tutaj naprawdę bardzo gorąco Wam polecam, na przykład Historia przemocy, o której mówiła Marta, albo Beze mnie jesteś nikim. I właśnie Beze mnie jesteś nikim to jest jedna z tych książek, które zostały wydane w zeszłym roku, tak więc ja również w zeszłym roku je czytałam. I to właśnie była jedna z trzech książek, które zdecydowanie najmocniej i najbardziej do mnie przemówiły w 2021 roku. Także ta książka również w mojej topce się znalazła. To jest rewelacyjny reportaż
pierwszy. Jacek Hołub jest naprawdę świetny w tym, co robi. On ma w sobie naprawdę niesamowitą empatię, niesamowity taki zmysł słuchacza. Jest świetnym słuchaczem, świetnym rozmówcą. Naprawdę bardzo dobrze i bardzo rzetelnie przedstawia historie, o których jest mowa w jego książkach. W Beze mnie jesteś nikim akurat mówimy o przemocy w polskich domach, ale przemocy nie tylko fizycznej, chociaż to również, ale również psychicznej, ekonomicznej. Tak więc naprawdę ta przemoc jest tutaj opowiedziana z wielu różnych perspektyw. Bardzo, bardzo gorąco Wam tę książkę polecam, ale nie chcę się rozgadywać, bo tak jak wspomniałam, była już o niej mowa, mówiła o niej Sylwia, także od siebie tylko dodam, że to też jest moje top 3 tego roku. Druga książka, którą zdecydowanie chciałabym Wam jeszcze polecić, ale na pewno nie jest to dla Was zaskoczeniem, jeżeli jesteście na moim kanale już od jakiegoś czasu, to reportaż 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. To również jest książka, o której na moim kanale mogliście już naprawdę dużo usłyszeć, ponieważ nagrywałam o niej osobny film, pojawiała się właśnie w topce najlepszych książek roku, także sporo już na jej temat mówiłam. Jest to przykład takiego reportażu, który trafi do każdego, ponieważ on mimo ciężkiej tematyki i mimo grubości jest napisany w sposób bardzo przystępny, ale jednocześnie bardzo szczegółowo oddaje wydarzenia właśnie tego dnia. I tutaj warto zaznaczyć, że autor skupia się tylko na 11 września. To znaczy tutaj nie mamy jakiegoś szerokiego tła społeczno-politycznego, nie mamy jakichś przyczyn i skutków tych wydarzeń, natomiast mamy ten dzień, co się wtedy wydarzyło i perspektywę przede wszystkim ludzi. To znaczy ludzi, którzy byli na pokładach samolotów, które się rozbiły, albo którzy byli w budynkach World Trade Center, albo w Pentagonie. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo dokładny zapis tego, co działo się tamtego dnia. Bardzo przejmujący, jest to niezwykły reportaż, naprawdę bardzo gorąco Wam go polecam. Oczywiście gdybym chciała szukać wad, to na pewno bym jakieś wady w nim znalazła, natomiast uważam, że jest to przykład tego, jak można jednocześnie napisać coś bardzo rzetelnie, a z drugiej strony z ogromną dozą empatii i szacunku do osób, które zmarły właśnie dnia 11 września 2001 roku. Świetna rzecz, bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. I moja absolutna perełka, top of the top 2021 roku, to Jesień Ali Smith. Jest to książka, która jednocześnie trafiła do moich ulubionych książek w ogóle wszechczasów. Książka bardzo taka niejednoznaczna, pełna symboli. Nie jest to prosta książka, natomiast uważam, że Ali Smith jest rewelacyjną pisarką. Wielokrotnie tutaj odnosi się do literatury, do sztuki, bardzo dużo jest odniesień do Szekspira akurat w tym tomie, ale jednocześnie to wszystko jest na tle takiej współczesnej Europy, współczesnych wydarzeń politycznych. W tej części akurat mamy bardzo dużo na temat Brexitu, na temat tego, jak Brexit wpłynął na Brytyjczyków, jak oni sami postrzegali właśnie wyjście z Unii Europejskiej. To wszystko jest napisane przepięknym językiem, przepięknym stylem. Naprawdę jest to rzecz absolutnie cudowna. Zima, czyli druga część tego cyklu Cztery pory roku, nie podobała mi się już aż tak bardzo. Natomiast słyszałam, że wiosna znowu jest genialna. Wiosna i lato jeszcze są przede mną i mam nadzieję, że w tym roku je przeczytam i właśnie one również znajdą miejsce w topce, tym razem 2022 roku. A Wam, jeżeli jeszcze nie czytaliście Jesieni Ali Smith, bardzo, bardzo gorąco tę książkę polecam. Jednocześnie wiem, że nie jest to książka dla każdego, natomiast spróbujcie, bo naprawdę warto przynajmniej dać jej szansę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim moim gościniom za to, że zdecydowały się na udział w tym filmie. I Wam oczywiście również dziękuję za obejrzenie go do końca. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze ulubione książki przeczytane w 2021 roku. Wróćmy do tego jeszcze na chwilkę. Ja na ten moment się z Wami żegnam. Zresztą, tak jak słyszycie, jestem troszkę zakatarzona, ponieważ dorwało mnie przeziębienie. Na szczęście w tym filmie nie musieliście mnie aż tak długo słuchać. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!